starosto, przed chwilą zakończyło się spotkanie z samorządowcami i nie tylko z powiatu. Czego ono dotyczyło? Kto był gościem? Dzień dobry. Nie dotyczyło to tylko naszego powiatu, ale też spotkałam się z włodarzami gmin Ościennym, z burmistrzem Bolkowa, z burmistrzem Boguszowa Gorc i z jego zastępcą i z wójtem Czarnego Boru, oczywiście z burmistrzem miasta Kamienna Góra i z naszymi wójtami. Czego dotyczyło spotkanie? Kto był inicjatorem? Inicjatorem byłam ja jako starosta powiatu kamiennogórskiego. Chciałam się po prostu spotkać, żeby o różnych ważnych problemach dla naszego powiatu z wójtami i z burmistrzami porozmawiać. Między innymi rozmawialiśmy o sytuacji szpitala powiatowego, bo to jest dla wszystkich bardzo taki temat dość palący, interesujący, ponieważ to nasi mieszkańcy całego powiatu przyjeżdżają do tego szpitala i interesują się, czy cały czas mamy ciągłość, czy wszystko jest w porządku, jaka jest sytuacja. Oczywiście poinformowałam ich, jaka jest sytuacja, więc sytuacja szpitala, jeśli chodzi o przyjmowanie pacjentów, o świąteczną i nocną, to jest dobra. Mamy wszystkie dyżury obstawione, co jest najważniejsze. Mówiłam też o sytuacji finansowej, która nie jest najlepsza. Poprosiłam oczywiście na tym spotkaniu dzisiejszym, żeby wójtowie i burmistrzowie w swoich budżetach na 2025 rok pomyśleli o takiej współpracy, bo współpraca powinna właśnie w taki sposób wyglądać, że szpital jest w powiecie, ale jest nas wszystkich i żebyśmy troszeczkę do niego dokładali, nie mówię nawet w formie finansowej, ale żebyśmy mogli dokupić sprzęt. Czyli żeby gminny zakupił sprzęt i wszyscy nad tym się zastanowią. Nawet wójt Czarnego Boru powiedział, żebyśmy się zwrócili do niego też i będzie chciał, żeby gmina Czarny Bór też do szpitala naszego wspomogła nas po prostu, bo wiem, że niektórzy i z gminy Czarny Bór i z Boguszowa i z Bolkowa też korzystają tutaj i przyjeżdżają, więc myślę, że cel jest nasz taki bardzo ważny. No to wiąże się z tym, że w Wałbrzychu na Sorze czeka się 8 godzin, u nas jest to o wiele, wiele krócej. Tak, i myślę, że każdy sobie to przekazuje i że mieszkańcy, myślę, wiedzą, że mogą tutaj przyjechać i że będą po prostu obsłużeni. Z jakimi sprawami zwracali się samorządowcy? No bo to nie był monolog, tylko dialog państwa. I oczywiście, że to był dialog, ponieważ też dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami. Sprawa też dotyczyła między innymi naszego PKS-u. Bo to jest też ważki temat. Dowóz mieszkańców z tych takich odległych miejscowości jest odwieczny problem, więc oni też zauważają, że tych mieszkańców, którzy chcą dojechać, jest coraz mniej i rozumieją sytuację, że po prostu PKS musi zarabiać. Nie może jeździć co chwilę jak taksówka, ale w miarę możliwości ja uważam, że na dzień dzisiejszy są te kursy dobrze rozwiązane. Oczywiście zachęcałam wszystkich wójtów, burmistrzów właśnie do współpracy, ponieważ jeżeli mamy na terenie powiatu taką firmę jak PKS, to powinniśmy też o nią dbać. Co to oznacza, że powinniśmy przede wszystkim zwracać się tutaj, żebyśmy obsługiwali mieszkańców z tych gmin przez naszą firmę. Między innymi rozmawiałam też właśnie z burmistrzem Bolkowa, który jest też zainteresowany, ponieważ kiedyś obsługiwaliśmy też Bolków i może kiedyś po prostu wrócą do nas, czego chyba by bardzo chcieli. Więc tą sytuację starałam się przedstawić w miarę bardzo tak merytorycznie. Rozmawialiśmy też właśnie o tych autobusach, gdzie powiat podpisał umowę, będziemy mieli 3 nowe autobusy, które obsłużą nasze gminy. Bardzo się cieszą. Oczywiście każdy też wie doskonale, że wkład powiatu, czyli tutaj PKS-u, jest też ogromny, bo to jest ponad 1 200 000 do tego projektu, czyli 500 000 mamy z środków zewnętrznych, z CUPT-u, a resztę dopłacamy tutaj sami. Ale myślę, że w inny sposób do naszej spółki nowych PKS-ów byśmy nie mogli zakupić. Tam jeszcze były takie drobne sprawy, o których oczywiście wymieniamy się, trzeba będzie to przekazać do PKS-u, co jest dobrze, co jest gorzej, co można usprawnić. Myślę, że warto się właśnie spotkać, żeby o takich rzeczach porozmawiać. Czy takie spotkania staną się tradycją w powiecie? Pamiętam, że nie zawsze samorządowcy, że tak powiem, mówili, że te spotkania się odbywają, że chcieliby się częściej spotykać. Czy to już będzie stała forma? To już będzie stała forma. Zaprosiłam ich, uzgodniliśmy też, że minimum
raz na miesiąc, ale może tak na 2 miesiące to będzie akurat, a jeżeli ktoś ma problem, to też żeby bezpośrednio ja będę do nich dzwoniła, a oni bezpośrednio do mnie, zanim po prostu niektóre sprawy niepotrzebnie nabiorą takiego złego charakteru, bym w taki sposób to powiedziała. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie.